Na początku czekałem na telefon. Tuż po otrzymaniu karty czekałem, może ktoś zadzwoni, może akurat będę mógł komuś pomóc, no ale nie, to się nie wydarzyło. To jeszcze nie ten. Każdy się boi czegoś, czego nie zna. Ja jestem jedną z tych osób, ale jestem też z tych, którzy bolączki, strachy przezwyciężają, że stawiają im czoła. Największym strachem, który gdzieś towarzyszył mi przez całą tą drogę, było to, czy faktycznie się uda. Czy mój stan zdrowia pozwala na to, żeby pomóc komuś życie? No, oddaję cząstkę z siebie, a ta cząstka moja może być zainfekowana czymś, co nie pozwoli mi pójść dalej, a tym samym nie pozwoli mi pomóc. Tak, słucham. Dzień dobry, panie Macieju. Marcin Szczepkowski, Fundacja DKMS. Dzień dobry. Panie Macieju, dzwonię w związku z pana rejestracją w bazie Fundacji DKMS. Otrzymaliśmy zapytanie o pana jako dawcę dla konkretnej osoby. Przede wszystkim chciałem zapytać, czy podtrzymuje pan swoją gotowość, żeby takim dawcą zostać? Tak, tak, zdecydowanie, jak najbardziej, bardzo się cieszę. Byłem mega zaskoczony tym telefonem. Nie spodziewałem się go przede wszystkim. Zapomniałem już wtedy, no 3 lata minęły. Moje uczucia, emocje tak się mieszały, tak? No fajnie, mogę komuś pomóc. A z drugiej strony tak, jak to teraz będzie? Pierwszym krokiem całego procesu jest pobranie od pana próbki krwi. To pobranie będziemy chcieli zorganizować w miejscu pana zamieszkania. Od dnia pobrania próbki będzie pan w 3-miesięcznej rezerwacji dla pacjenta w naszej bazie. Przez ten czas będziemy czekali nie tyle na same wyniki badań, co przede wszystkim na informację z kliniki pacjenta o tym, że zgodność pomiędzy panem i pacjentem została potwierdzona i że możemy organizować już to właściwe pobranie komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Po tym 3-miesięcznym okresie oczekiwania, jeśli dostaniemy informację o tym, że mamy organizować pobranie, w pierwszej kolejności umawiamy pana na badania wstępne, podczas których będziemy potwierdzać pana stan zdrowia i wykluczać jakiekolwiek przeciwwskazania. To nie będzie bolesne. Proszę się nie bać. Nie bać. Nie uciekać. Ręką nie ruszać. Prosto rączka. Ja wszystko powiem. Nie boję się tego ukucia, ale nie lubię patrzeć na to. No wie pan co? Jako facet jest pan bardzo odważny. Po badaniach dostałem informację, żeby czekać po prostu. Teraz czekamy na to, żeby ustalił się termin i tak dalej. Jestem zarezerwowany dla tego pacjenta od 3 tygodni do 3 miesięcy i w tym czasie mogę się dowiedzieć, czy będę tym dawcą, czy też nie. Od tego momentu tak naprawdę wypatrywałem tego telefonu, kiedy to będzie. I pewnego dnia, nie pamiętam jaki to dzień był, dzwoni jakiś numer, odbieram. No i wtedy się dowiedziałem, że mój potencjalny biorca, jego stan zdrowia pogorszył się. Moja rezerwacja jest zdjęta na razie, jest anulowana. Czy będę mógł pomóc tej osobie później, czy nie, tego nie wiedziałam i tak samo nie wiedziała tego fundacja. Ale się los odwróci. Minęło wtedy no, kilka miesięcy, pamiętam, między 3 a 6. Druga rozmowa telefoniczna, to już wchodziliśmy w te konkrety. Dowiedziałem się, że mogę być dawcą. To było najważniejsze wtedy. W tej rozmowie zapytano mnie, czy nadal podtrzymuję swoją chęć pomocy, oraz przedstawiono mi, jaką metodę wybrała klinika do pobrania. Panie Macieju, lekarze tutaj zdecydowali się na pobranie od pana krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Proszę mi powiedzieć, czy pan nadal zgadza się na tę metodę pobrania? Tak. To na początku chciałbym panu przedstawić daty, w których miałoby to wszystko się odbyć. Jak pan zapewne pamięta, niezbędne będą 2 wyjazdy do kliniki pobrania. Ten pierwszy wyjazd jest na bardzo dokładne badania wstępne i one miałyby się odbyć już za tydzień, w poniedziałek. Zarejestrowana? Tak, tak. A co, tak? Ty też? Tak, tak, tak. Jestem, czekam na badania właśnie. O, ja też. Ta prawda? Mhm. Cześć Maciek, miło Klaudia. Mi. Miło mi. Dawno się dowiedziałaś? No już. 3 miesiące temu pana, tak? Trochę czekałam, zanim tutaj trafiłam. Tak. A jak będziesz oddawał? Z krwi obwodowej. A z krwi, też tutaj w klinice, tak? Tak, tak, tak. A ty? No ja z talerza kości biodrowej. A prawda? I co, nie bałaś się? Nie boję się. Już tutaj przeczytałam sobie dokładnie, na czym to polega. Że nie ma to nic wspólnego z kręgosłupem, że będzie to bezpieczne. Tak? Tutaj będę pod opieką w klinice. Także 3 dni sobie zarezerwowałam wolnego i swobodnie tutaj przyjadę. Dzień dobry. Proszę bardzo, zapraszam. Mam dla pana komplet dokumentów, z którymi bardzo proszę, żeby się pan zapoznał. Są to informacje dotyczące procedury, jak i również zgody, o które będziemy pana prosić, żeby tą procedurę móc przeprowadzić. Pierwsza zgoda dotyczy badań dzisiejszych, czyli badania wstępnego. Celem tego badania jest
ocena, czy zabieg jest bezpieczny dla Pana i czy jest bezpieczny dla biorcy. Druga to zgoda dotycząca pobrania komórek krwiotwórczych. Możliwość pobrania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej jest związana z zastosowaniem czynnika wzrostu. W tym celu musimy Pana przygotować, podając Panu lek. 4 dni poprzedzające zabieg będzie Pan otrzymywał czynnik wzrostu. W 5. dniu zastrzyk dostanie Pan u nas, zgłaszając się do nas o godzinie 7 rano. Celem tego zastrzyku jest spowodowanie, że komórki macierzyste, które na co dzień znajdują się w szpiku, zaczynają się przemieszczać do krwi obwodowej. W związku z tym mamy taką możliwość zebrania ich za pomocą separatora komórkowego z krwi obwodowej. Może się okazać, że nie będzie Pan reagował na ten czynnik i nie wyrzuci Pan komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej. I rozwiązaniem awaryjnym jest pobranie szpiku. No dobrze, spróbujmy. I tak będę musiał to sobie robić sam i tak. Muszę to robić co 12 godzin. Mogę Ci pomóc, jak chcesz. Nie, muszę to robić sam. No to dawaj. 3, 4. Klaudia? O, Maciek, cześć. Cześć, witam Cię. Cześć, co Ty robisz? No pobranie dzisiaj mam. Dzisiaj naprawdę? Tak, tak, a Ty co? Ja dzisiaj przyjechałam, jutro mam rano pobranie. Jak nastrój Twój? Wypoczęty, gotowy do działania. Mój pobyt w klinice został zaplanowany na 3 dni. Do kliniki przyjechałam dzień przed planowanym pobraniem. Dostałam instrukcję od pań pielęgniarek, jak mam się do tego zabiegu przygotować. Trochę się denerwowałam, co to będzie, jak to będzie wyglądało, czy będę się później dobrze czuła i przede wszystkim, czy wszystko się uda. Rano pani pielęgniarka zabrała mnie na blok operacyjny. Tam zostałam przyjęta przez lekarzy i tutaj na chwilę urywa się moja historia, bo urywa się też moja świadomość na około 1,5 godziny. Jeśli chodzi o samo pobranie, to nic nie czułam, bo byłam w narkozie. Kiedy się obudziłam, było już po wszystkim. Byłam na sali pooperacyjnej pod opieką lekarzy, którzy przychodzili i sprawdzali, jak się czuję. W klinice zostałam jeszcze 1 noc, a rano miałam ostatnie kontrolne badania krwi. Kiedy okazało się, że wszystko jest w porządku, dostałam pozwolenie na wyjście z kliniki. Właśnie wtedy zadzwonił koordynator z fundacji. Dostałam od niego informację, że mój szpik trafi do 11-letniego chłopca z Kanady. I że prawdopodobnie w momencie, kiedy koordynator do mnie zadzwonił, gdzieś tam startował samolot, żeby dostarczyć szpik temu chłopcu. To była dla mnie chyba najważniejsza chwila w całej procedurze oddania szpiku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Maciej? Tak. Proszę Pana, czy Pan wie, na czym polega cały zabieg? Pani doktor mi wszystko przedstawiła, chyba że jeszcze coś powinienem wiedzieć. Zakładamy na początek dwa wkłucia. Mhm. Wkłucie obwodowe, jedną igłę i tej ręki nie będzie można zginać przez cały czas trwania zabiegu. I drugi węflon i tamtą ręką będzie Pan mógł się swobodnie poruszać. Tuż przed tym, jak siadasz na fotel, musisz skorzystać z łazienki. A korzystasz z łazienki, bo rano musisz dużo wypić. Wypijasz około litra wody po to, żeby ta krew była rozrzedzona, żeby ona przechodząc przez ten cały obieg zachowywała się płynnie. Skorzystałem z tej łazienki, siadłem na fotel, ale po 10 minutach musiałem poprosić o kaczkę. Panie Macieju, obydwa wpłucia mamy już za sobą. Rozumiem, że Pan czuje się dobrze. Tak. Nie jest to bezbolesny zabieg, ale to jest tylko igła. Jedna z wielu, która ukuje Cię w ciągu życia, prawda? Nie jest to nic strasznego. Tyle z bólu. Nic więcej nie boli. I jak, Panie Maćku, wszystko dobrze? Nic Pana nie boli? Wszystko dobrze, tak? Dziękuję, nic nie boli. Wytrzyma Pan? Wytrzymam, dziękuję. To wspaniale. Czułem ulgę, że to już jestem po. Udało się. Można było odetchnąć ze spokojem. Po prostu się cieszyłem już, że wszystko dobrze poszło. Z mojej strony wszystko dobrze poszło, bo jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje po tej drugiej stronie. Tak, słucham. Dzień dobry, Fundacja DKMS. Panie Macieju, czy ja nie przeszkadzam? Nie, oczywiście, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, chciałbym się spytać, czy Pan chciałby się dowiedzieć, komu Pan pomógł? Tak, zdecydowanie czekam na tę wiadomość. Słucham. Okej, więc Pana komórki macierzyste pomogą mężczyźnie, który ma 51 lat i pochodzi ze Szwecji. Także tam znalazła się osoba, która Pana potrzebowała.
Też chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za to, co pan zrobił, no bo wiadomo, to jest bardzo wielka rzecz. Pan tak naprawdę podarował tej osobie szansę na dalsze życie, także wielkie brawa się tutaj panu należą. Też bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, który pan poświęcił na całą procedurę i za to, że pan się odważył tym dawcą zostać. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani Macieju. Super, nie wiem co powiedzieć, przyznam szczerze, zaskoczył mnie. Mam nadzieję, że same pozytywne emocje. Bardzo, same pozytywne, to mogę zagwarantować, obiecać. Dziękuję serdecznie panu za tę informację. Bardzo to rozjaśniło ten dzień mój. 51-letni Szwed. Udało się.